Mam nadzieję, że i Atlantyk, i Drumla, która jest na zasłużonym teraz, no nie wiem, czy można określić, że jest na zasłużonym odpoczynku, bo to... Na emeryturze. Bo, no na emeryturze może lepiej tutaj mieliśmy dyskusję. No niech będzie na emeryturze. No i parkour tu na ręce pani dyrektor, proszę. Tutaj piąteczka teraz, tak. Tutaj zróbcie nam zdjęcie, tam popatrzcie się, tak. O, niech te konie służą dzieciakom i niech będą kochane i szanowane. Koń został przekazany podopiecznym Sosnowieckiego Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 przez Klub Gaja. Od kilku lat klub ratuje konie przeznaczone na rzeź, zaniedbane oraz te, którymi właściciele nie mogą się dłużej zajmować. Dzisiaj gościmy prezesa klubu Gaja, pana Jacka Bożka oraz dyrektora zakładu karnego w Wojkowicach. To nasi przyjaciele i osoby, bez których absolutnie to, co dzisiaj się tutaj dzieje, nie mogłoby mieć miejsca. Z tej prostej przyczyny, iż klub Gaja, ratując zwierzęta, przekazuje je nam. Natomiast dzięki współpracy z osadzonymi z więzienia wojkowickiego mamy możliwość prowadzenia hipoterapii, prowadzenia zajęć, a więc dla nas bardzo ważna uroczystość. Hipoterapeutka z Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu Beata Marzec podkreśla, że koń jest w stanie pomóc choremu dziecku o wiele bardziej niż nawet najlepsze zajęcia. Bartosz też miał zajęcia, w tym roku akurat nie ma, ale nauczył się powodować koniem z ziemi, także sobie świetnie radzi, potrafiłby być już właściwie wolontariuszem, bardzo jest chętny, uwielbia konie i cały czas powtarza, koń co robi? Leczy. Koń leczy. Zwierzęta stają się przyjaciółmi tych dzieci, faktycznie. Bardzo, bardzo ważne jest to, że mają się kim opiekować, bo tak w rzeczywistości wiemy doskonale, że główną opiekę, one wymagają głównie opieki osób trzecich, natomiast tutaj nagle pojawia się zwierzę, mniejsze bądź większe, i mają szansę zaprezentować te swoje umiejętności, przelać swoje uczucia na tego zwierzaka i nie ma to faktycznie znaczenia, czy jest to duże zwierzę, czy małe zwierzę, ba często bywa tak, że dzieciaki nieprzyzwyczajone do kontaktu ze zwierzętami początkowo się uczą tego kontaktu, bardzo się boją tych zwierząt, ale z czasem nabierają zaufania i faktycznie to poczucie sprawstwa, że mogą coś dla zwierzaka zrobić, jest dla nich niezwykle istotne. Zaczynamy zawsze, to znaczy to też zależy od tego, jaki jest dzieciak, jakie ma możliwości psychoruchowe, ale przede wszystkim zaczynamy od kontaktu z koniem, czyli to jest tradycyjnie przywitanie przez pogłaskanie, pocałowanie, przytulenie się, potem wyczyszczenie konia, czyli przygotowanie go do pracy, potem powodowanie koniem z ziemi, czyli spacer, żeby ten koń rozprężył się, a też dzieciak, żeby nabrał większej pewności w kontakcie z nim, potem wreszcie siad na konia i praca już bezpośrednio na jego grzbiecie. Parkour został przekazany szkole w ramach akcji Zbieraj makulaturę, ratuj konie. Hipoterapia jest bezcennym źródłem rehabilitacji osób z głębszą i sprzężoną niepełnosprawnością. Przede wszystkim koń, mając tak bardzo specyficzny aparat ruchu, jest nie do zastąpienia żadną maszyną. Szkoła jest świetnie wyposażona w mnóstwo różnych urządzeń do ćwiczeń, natomiast koń jest z tego wszystkiego najbardziej zdumiewający. Dzieci do koni lgną, tulą się do nich, koń pachnie, koń jest ciepły, koń po prostu żyje. Chodzi o to, że ten park ma żyć. To nie jest park, który się zrobi i stanie. Ten park będzie się zmieniał, a jednocześnie będzie on zakładem pracy dla naszych osób niepełnosprawnych, dlatego że ucząc naszych uczniów, a potem podopiecznych z Domu Pomocy przy ulicy Grota Roweckiego, przygotowujemy ich do konkretnej pracy. Największą godnością człowieka jest praca. I to jest fantastyczne, że dzięki pracy nasi podopieczni zyskują pewność siebie, zyskują kręgosłup, zyskują poczucie spełnienia, a że potrafią wykonywać ją świetnie, no to widać dookoła. W Zespole Szkół Specjalnych prowadzone są zajęcia z hipoterapii dla dzieci. Jazda konna jest dla nich niezwykle ważnym elementem rehabilitacji. Poprawia kondycję, normalizuje napięcie mięśniowe i rozwija poczucie równowagi u osób z zaburzeniami.